już też pytałem kolegów, pytałem także samych Albańczyków o to, czy ten nieuznany gol dla nas to mógł być taki moment przełomowy, ale w takim razie powtórzę to pytanie do jednego z liderów zespołu. Faktycznie coś się wtedy zmieniło w waszym podejściu, w waszej postawie, bo do tego momentu wyglądało na to, że macie pełną kontrolę. No zmieniło się to, że stanęliśmy i to Albania zareagowała na tą nieuznanego gola i poszli za tym, uwierzyli, że gdzieś tam można jakiś rezultat wywieźć, a my stanęliśmy i tak to wyglądało. Gdzieś Albańczycy pokazali walkę, motywację, chęć wygrania tego meczu, a u nas tego nie było. No i jeżeli nie będzie walki, zaangażowania na tym samym poziomie co Albańczycy, no to tego meczu nie mogliśmy wygrać. Brakowało trochę też sytuacji, może Albańczycy nie mieli ich wiele, ale to co mieli to wykorzystali, nawet ten strzał na 1-0 trudno nazwać jakąś sytuacją, po prostu strzał życia. Były długie momenty, kiedy dominowaliśmy w środku pola, ale to się w jakieś takie stuprocentowe sytuacje nie przeradzało dla nas. To tak dobrze reagowali Albańczycy w defensywie? Po tym jak już zdobyli bramkę, no dobrze się ustawili w defensywie, zagęścili pole gry gdzieś. Mogliśmy sobie wprowadzać na 30-40 metr, no a później trzeba było dać do boku i szukać jakichś rozwiązań. No, gdzieś ruchu nie było dużo, nie było rotacji na pozycjach, no i ciężko było cokolwiek stworzyć, jak Albańczycy postawili taki mur, no obronę plus pomoc. Napastnik też schodził nisko i nie było łatwo, no ale gdybyśmy wykazali się większą wolą walki i chęcią zdobycia gola, no to myślę, że coś byśmy strzelili. To ostatnie pytanie, bo na pewno atmosfera w szatni była przygnębiająca, trudna, smutna, ale pytanie, czy było też nerwowo, bo widzieliśmy, że dosyć energicznym krokiem tam wszedł prezes Cezary Kulesza, na tyle oczywiście, na ile można gdzieś uchylić te drzwi od szatni. Na razie to zostawiacie, wrócicie do analizy, bo teraz jest ta atmosfera zbyt nerwowa, zbyt napięta? Czy już jakieś padły pierwsze deklaracje? Tu sekretów nie ma. No. Są trzy mecze, musimy trzy wygrać i liczyć na to, że Albania tutaj wygra z Czechami. To jest jedyna droga na wyjście z grupy. Sami sobie tak wszystko ustawiliśmy. No i nie ma tu do nikogo, nie możemy mieć do nikogo pretensji, no tylko do siebie. I czy atmosfera jest zła, no to też tylko i wyłącznie nasza zasługa, bo te rezultaty pokazują. No trzy porażki już w grupie na, nie wiem, pięć meczów, tak, no to no z takim czymś na Euro ciężko będzie pojechać, jeżeli tych ostatnich trzech meczów nie wygramy i tutaj Albania nam nie pomoże. Oczywiście mimo wszystko wierzymy, że uda się wygrać. Dziękuję bardzo.